Witam wszystkich. Dzisiaj będę mówiła na temat pensji, które posiadam. Od razu z góry mówię, że jest to taki zestaw, że tak powiem, podręczny, który absolutnie mi wystarcza. Nie mam jakichś tam ambicji wielkich, żeby kupować pędzle za, nie wiem, 100 zł czy więcej za jedną sztukę, więc ten zestaw jest dla mnie optymalny i mam nadzieję, że coś uda Wam się z tego filmiku wyciągnąć dla siebie. Pędzle przechowuję w takim pojemniku po lodach. Jak na razie nie znalazłam nic lepszego do przechowywania, a też trzymam je w łazience, w szafce, więc no bez sensu byłoby kupować specjalnie jakieś super pudełko, bo i tak nikt nie zobaczy oprócz mnie. Wszystkie te pędzle charakteryzują się tym, że nie wypada w nich włosie, jakby to włosie nie farbuje wody. No chyba, że jest to ubrudzone podkładem czy czymś, no, żaden z tych pędzli mi się nie rozpadł na części pierwsze, ani nic takiego się nie zdarzyło, więc są wytrzymałe i trwałe. Może najpierw pokażę dwa pędzle. Pierwszy pędzel to jest taki najzwyklejszy pędzel, który kupiłam kiedyś na Allegro i on jest po prostu do nakładania maseczek, bo ja nie przepadam za nakładaniem maseczek palcami. Ogólnie nie lubię nakładać palcami niczego na twarz. Staram się tego wystrzegać. I ten pędzel kosztował chyba 7 zł. To jest właśnie syntetyczne. Doskonale się sprawuje. Można bez problemu użyć go zarówno do maseczek, jak również różnych takich innych. Drugim takim mniejszym odpowiednikiem tego pędzla jest pędzel z Sally Hansen. Jego kupiłam kiedyś przy okazji innych zakupów. Także na Allegro jest on poręczny, malutki, dobry do zabrania w podróż. Włosie też jest syntetyczne, natomiast włosie już tutaj jest ewidentnie, jakby tego włosia więcej w porównaniu z tym pędzlem. I możemy ten pędzel również zastosować do nałożenia podkładu. Także ma takie właściwie dwa zastosowania. Bardzo jest fajny, malutki taki. Kolejny pędzel to jest pędzel z firmy Elf. Jest to Elf Powder Brush. Ja go również kupiłam na Allegro. On jest taki ścięty. Pędzel ten charakteryzuje się tym, że ma bardzo mięciutkie włosie. Tego włosie jest dużo, jest ono zbite. I bardzo łatwo można rozprowadzać podkład. Możemy taką metodą, powiedzmy, stempelkowania rozprowadzać ten podkład, jak również po prostu rozcierając sobie tym pędzlem bez problemu podkład po prostu na twarz, po twarzy. No, jakoś tak. Pędzel jest świetny, służy mi już około 2 lata. Jak na razie jestem z niego bardzo zadowolona, nie czuję żadnej potrzeby wymiany na jakiś tam inny model, innej firmy. Jak najbardziej spełnia swoje zastosowanie. Na Allegro kosztuje, teraz Wam nie powiem, ale to łatwo możecie znaleźć, wpisując po prostu jego nazwę. Natomiast to właśnie jest syntetyczne, nie jest naturalne, więc to też ułatwia, wydaje mi się, potem mycie tego pędzla. Kolejnym pędzlem z Elfa to jest taki Skunks, czyli Elf Stipple Brush. Też zakupiony na Allegro. Jest to pędzel, który charakteryzuje się tym, że włosia jest zdecydowanie mniej w porównaniu z tym. Tutaj jest tego włosia więcej, jest bardziej zbite, natomiast tutaj tego włosia zdecydowanie jest mniej, natomiast włosie zakończone jest jakby tą białą końcówką. Ten pędzel również nadaje się do nakładania podkładu. Z tym, że jeżeli chodzi na przykład o ten pędzel, to ten podkład czasami lubi się gromadzić tutaj w środku. Natomiast jeżeli mamy do czynienia już z tym skunksem, to takiej sytuacji nie ma. Czyli po prostu cały ten podkład, który jest na pędzlu, jest następnie przenoszony na twarz. Nie zdarzyła mi się sytuacja, żeby gdzieś tutaj jakaś tam część podkładu została, której nie mogłabym wydobyć. Po prostu wszystko jest do wydobycia, jeżeli się właśnie można w ten sposób, przepraszam,
Można w ten sposób spokojnie dotrzeć do tych głębszych warstw. Natomiast pędzel jest bardzo miły w dotyku, nie drażni skóry twarzy, bardzo przyjemny, delikatny, łatwo się go myje. Również jestem bardzo zadowolona z tego pędzla. Kolejny pędzel z Elfa, to jeszcze wiemy jeden. Jest to Elf Contour Brush. Jest to pędzel do nakładania cieni. Również zakupione na Allegro. Jest to taka kulka czarna. Pędzel jest świetny. Również ma bardzo takie przyjemne włosie. Zwłaszcza, że przecież ma kontakt z naszymi powiekami, więc tym bardziej, gdyby było coś nie tak, od razu byłoby to czuć na naszych powiekach. Natomiast ten pędzel jest naprawdę fenomenalny. Łatwo się nanosi tym pędzlem cienie na powieki, to nie ma żadnego problemu. Można za pomocą jakby tej wielkości pędzla nabrać troszeczkę większą ilość tych cieni. Ja jestem z tego pędzla bardzo zadowolona. Praktycznie nie znalazłam żadnych minusów tego pędzla. Jak najbardziej mogę go polecić. Kolejny pędzel z Elfa. To jest pędzel, który się nazywa Elf Professional Defining Eye Brush. Tak się nazywa. Z tym, że powiem Wam tak, że ten pędzel teraz wygląda dziwnie, bo on taki nie był od nowości. On po prostu, jego kształt był na zasadzie takiej, że tutaj był krótszy, tutaj się wydłużał, wydłużał, wydłużał i miał taki jakby języczek wydłużony na bok. I właśnie bardzo mi się spodobał ten kształt, dlatego kupiłam ten pędzel, natomiast w praktyce okazało się, że jednak ten pędzel w moim przypadku się nie sprawdza. Po prostu nie było mi wygodnie i dlatego zdecydowałam się go obciąć. Tak jak widać, tutaj ten pędzel jest przeze mnie obcięty. No nie jest to idealne obcięcie, wiadomo, ale powiem Wam, że mi to w zupełności wystarcza, dlatego że wiem, że gdybym go zostawiła w takiej postaci, w jakiej on był, to po prostu już bym go nie używała, bo nie lubiłabym go używać i finalnie po prostu leżałby sobie i tyle. A teraz w takim wydaniu jest dla mnie lepszy z Elfa, który posiadam. Jest to taki malutki pędzelek. Ten pędzel był dołączony do eyelinera czarnego z Elfa. Z eyelinera jestem bardzo zadowolona, z tego pędzelka również jestem bardzo zadowolona. Mogę go jak najbardziej polecić. Bardzo łatwo się nim pracuje ze względu na to, że on jest krótki. I jeżeli mamy lusterko przyłożone blisko twarzy, bo wiadomo, że chcemy tą kreskę poprowadzić po powiece, to w tym przypadku idealnie się on sprawdza. Bo dla przykładu mam jeszcze taki pędzel z Essence, który jest bardzo długi i w przypadku, kiedy go tak trzymamy, to nie możemy za blisko trzymać tego lusterka twarzy, bo po prostu on potem zahacza tym jakby długością. Natomiast w tym przypadku no to się nie zdarza, pędzel jest bardzo fajny, także będę go stosować jakby zamiennie, no w zależności, czy na przykład jak ten jest brudny, no to wtedy wiadomo, że stosuję ten. Ogólnie oba są fajne, ale według mnie ten jest bardziej po prostu poręczny. I jak już jesteśmy przy Essence, to oczywiście ten pędzel skośny do nabycia w naturze lub też w Douglasie chyba. Koszt są parę złotych. Pędzel jest w miarę fajny, tutaj nie możemy niczego zarzucić. Jest tam na pewno dobrze znany. Kolejny pędzel z Essence, jaki posiadam, jest to taka kulka właśnie. I teraz mogę powiedzieć, że na przykład porównując tą kulkę z tą kulką z Elfa, ten pędzel z Elfa jest zdecydowanie lepszy, dlatego że ten z Essence jest bardziej kujący i bardziej nieprzyjemny dla powieki. I też kształt nie jest taki jednolity, jak się przyjrzycie. To on jest troszeczkę taki rozczapieżony, ten pędzel, natomiast ten z Elfa jest praktycznie idealny. O, tak to wygląda. Ok. Kolejny pędzel jest to pędzel, który pochodzi z firmy Hakuro. Zakupiony również na Allegro. H77 to jest jego numer. Jest to pędzel, który jest do rozcierania. To jest taki troszeczkę, o,
tak on wygląda. Jest to mój naprawdę ulubieniec. Chyba najbardziej. No może też nie będę tutaj stopniować, który bardziej lubię, a który nie. W każdym razie jest to pędzel, który bardzo lubię, ponieważ jest bardzo miły w zatknięciu z naszą powieką. Można idealnie sobie rozetrzeć cienie, zarówno w podobnej kolorystyce, jak również w różnej kolorystyce. Bardzo ładnie się z nim pracuje, jest bardzo mięciutki. No po prostu kolejny pędzel, który posiadam, jest to pędzel Inglot 13P. Oczywiście do nabycia w Inglocie, wiadomo. Pędzel ten bardzo lubię, dlatego że ma bardzo malutkie tutaj, malutką tą część z włosiem. Porównując go na przykład porównam go może z tym i z tym z Elfa. Tutaj widzimy zdecydowanie, że tego włosia po pierwsze jest mniej, po drugie jest krótsze. Naprawdę bardzo precyzyjnie można zrobić dzięki temu makijaż. Dzięki temu pędzlowi z Inglota. Możemy sobie małą ilość nałożyć po prostu na powiekę. Nie ma tutaj takiego czegoś, że nie wiem, jakąś nadmierną ilość nałożymy i później będziemy musieli, nie wiem, jakoś nadmiernie rozcierać. Po prostu jest to pędzel idealny według mnie, jeżeli ktoś na przykład ma małe oczy, wtedy nie musi się jakimś tym wielkim takim pędzlem posługiwać, tylko wystarczy taki malutki, naprawdę poręczny pędzelek, bardzo precyzyjnie nakładający cienie. Kolejny pędzel jest to pędzel z Rossmana, jest to firma Elite Professional. Pędzel zakupiony w Rossmanie, składa się on jakby z dwóch części. Pierwsza część to jest tutaj taka część do rozcierania, możemy sobie ładnie rozetrzeć cienie lub cienie. Możemy w sumie cienie rozetrzeć na przykład na dolnej powiece, jak również możemy za pomocą tej końcówki rozetrzeć sobie kreskę na powiece. Także ta część jakby sprawuje się bardzo dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o tą część, to już jest tutaj niewielki problem, dlatego że włosie jest bardzo śliskie, to jest jakieś włosie naturalne, nie wiem dokładnie z czego ono jest, ale powoduje to, że cienie nałożone, sypkie cienie lub też suche po prostu cienie, nie kremowe oczywiście, nałożone na ten pędzel, one lubią sobie spadać, co powoduje nam taki właśnie efekt pandy jakby na dolnej powiece, co nie jest efektem pożądanym, więc ten pędzel właściwie najmniej lubię. Kupiłam go bardzo dawno temu, ale cały czas go trzymam, ponieważ ta końcówka jest fajna, a ta no, czasami używam. Ona jest na pewno bardzo dobra w przypadku cieni kremowych. Tutaj się sprawdzi według mnie, bo te kremowe cienie po prostu nie spadną. I dwa ostatnie pędzle. Pierwszy pędzel jest to pędzel z firmy EcoTools, czy też EcoTools, jak to woli. Zakupiony oczywiście w Rossmanie, na jakiejś tam promocji. Pędzel bardzo miły w dotyku. W kontakcie z twarzą jest chyba najmniejszy z tych wszystkich pędzli, które posiadam. Włosia jest dużo, włosie jest dosyć takie zbite. I ja, on służy generalnie do nakładania pudru, ale powiem Wam, że nakładałam nim też, zdarzyło mi się nim nakładać podkład, po prostu taka awaryjna sytuacja i też dobrze sobie z tym poradził, z tym, że no, on się za bardzo nie nadaje do nakładania podkładu, bo tego właśnie jest po prostu za dużo i to powoduje, że potem ciężko nam tak dokładnie wydobyć ten cały podkład spośród tego całego włosia. Ale pędzel do pudru nadaje się idealnie. Ja każdemu mogę ten pędzel polecić. Jest po prostu świetny. I ostatni pędzel, jaki posiadam, jest to również ta firma EcoTools, czy też EcoTools. Jest to pędzel taki wyprofilowany bezpośrednio. Można go, ja go stosuję do nakładania różu lub też do nakładania do ładnego bronzera naszej twarzy. Jest tak fajnie wyprofilowany, ścięty idealnie. Możemy sobie ładnie tą naszą twarz odpowiednimi bronzerami, rozświetlaczami i różami ładnie po prostu ją sobie wyprofilować i tak dalej. Pędzel jest świetny, każdemu mogę go polecić. Jest bardzo mięciutki, łatwo się on myje, nie ma tutaj
żadnych problemów z nim, nie wypada włosie, nic się nie dzieje z tym pędzlem. I teraz dwie takie w sumie nowości. Pierwsza nowość, jaką chciałabym Wam powiedzieć, to to, że widziałam w gazetce, najnowszej gazetce, która chyba wejdzie jutro, pojawi się jakiś nowy pędzel właśnie z tej firmy EcoTools i on będzie taki ścięty. Jestem bardzo ciekawa tego pędzla, bo to nie jest ten, który wszyscy pokazują, taki typowy do bronzera, tylko to jest jeszcze jakiś inny. Dokładnie się teraz nie wiem, nie chciałabym Wam opowiadać jakichś wymyślonych rzeczy na temat tego nowego pędzla. W każdym razie na pewno jest wart po prostu zobaczenia, co to w ogóle jest za jakby nowość i tak dalej. I jeszcze chciałam Wam powiedzieć jedną rzecz, że teraz w Sephorze jest taka promocja, że przynosząc swój stary pędzel, możemy kupić pędzel Sephory za 50% ceny. Tam oczywiście więcej szczegółów chyba się znajduje na stronie Sephory. W każdym razie no, mówię Wam to, że może się komuś to przyda. Jeżeli ktoś na przykład planuje zakup pędzli, to jest myślę, że dobra okazja. Chociaż ja Wam powiem, że żadnego pędzla z Sephory nie posiadam i nie mogę nic powiedzieć na ich temat. Dobra, to by było wszystko. Także jeżeli ktoś zaczyna jakby swoją przygodę z makijażem i też nie chce wydawać nie wiadomo ile pieniędzy, to ja bym tak w skrócie powiem Wam, że przeznaczyłabym swoje, że tak powiem, pieniądze na ten pędzel, czyli e.l.f. Powder Brush, ścięty do nakładania podkładu, ten pędzel z EcoTools do nakładania różu lub też bronzera i do konturowania, ten pędzel Hakuro do rozcierania cieni jak najbardziej i na przykład ten malutki Inglot 13P do nakładania cieni również. I no jeżeli ktoś lubi oczywiście kreski na powiece, no to jak najbardziej ten malutki po prostu z Elfa bym Wam poleciła. Pozostałe pędzle również są super, ale te według mnie to jest taki mój, że tak powiem, must have, który bez którego nie wyobrażam sobie codziennego makijażu. Bo kiedyś używałam różnych takich gąbeczek trójkątnych, różnych tam cuda nie widy, ale odkąd zaczęłam używać pędzli, to po prostu wszystkie gąbeczki poszły od razu do kosza. Dziękuję Wam za oglądanie, pozdrawiam serdecznie. Pa, pa.